pomalate z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest. To święte życie Boże, które utrzymali na chrzcie, staraliśmy się w nich podtrzymać i rozwijać. Sami mówiliśmy im o Bogu. Posyłaliśmy je do kościoła, aby bardziej poznali Chrystusa i pokochali Go swoim dziecięcym sercem. To najlepszy dzień na to, aby dzieci przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Zjednoczyły się z Jezusem, zjednoczyły się z Bogiem. Jest to zjednoczenie z Trójcą Mszy Najświętszą. W niedzielę 28 maja 19 dzieci z parafii katedralnej we Lwowie przystąpiło do pierwszej Komunii Świętej. Po raz pierwszy dzieci pod postacią chleba i wina przyjęły Pana Jezusa do swoich serc. W przeddzień wszystkie dzieci wraz z rodzicami przystąpiły do sakramentu pojednania i doświadczyły przebaczenia miłosiernego Ojca. Wraz z Wami raduje się cała wspólnota parafialna, Kościół Chrystusowy i całe niebo. Wszyscy obecni modlili się razem i życzyli, aby dzieci każdego dnia doświadczali w swoich sercach tej miłości Pana i Jego błogosławieństwa. W archidiecezji lwowskiej istnieje piękna tradycja tzw. Białego Tygodnia. Z tej okazji w przyszłym tygodniu codziennie podczas mszy świętej o godzinie 18:30 dzieci wraz z rodzicami są zaproszeni do udziału w Eucharystii w białych strojach. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi byli zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Dzisiaj słyszeliśmy, że apostołom, uczniom Bóg daje talent do tego, aby dotarli do serca ludzi. Mówili jednym językiem, a wszyscy ich rozumieli. Coś mi się wydaje, że mamy trochę podobną sytuację. Mówię do was po polsku. I wydaje mi się, że rozumiecie. A jeśli ktoś by czegoś nie zrozumiał, to siostra dopowie. To też mamy coś z tego wieczernika, że tu przychodzą ludzie różnych języków. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania boskie i kościelne? Підтримуй наш народ у важкий час війни, щоб ми, шукаючи свободи та дорогу миру, не забули, що ти, який воскрес, є миром для усіх. Тебе просимо. Зісуй нас, Господи. Чи наше дитяче серце наповнилось милостю і радостю?